Cześć, dzień dobry, witam Was w następnym Vlogmasie. Dzisiaj Vlogmas z mamą. Jesteśmy z mamą w Katowicach. Mamy w planach małe zakupki, ale najpierw jesteśmy mega głodne, także biegniemy sobie coś zjeść. Byłyśmy w okolicach Silesii, więc jedziemy zjeść sobie w sztolni. Ja ze sztolni bardzo lubię ten makaron z krewetkami i z takim sosem curry. Jest bardzo dobry. Z cebulką, szalotką, z boczniakami. Naprawdę nice, bardzo smaczny. Więc lecimy zjeść. Mama w sumie nie wiem, co będzie jeść. Też może spróbujesz? Ja muszę zacząć od zupy, bo jestem głodna. Będzie szybciej. Tak, zupę nam szybko przyniosą. Mama, słuchajcie, wyczaiła Mikołaja. A no? To jest przebieraniec, bo tak, to jest młody. Tak, tak, tak. O nie, on jest przebieraniec. Za szczupły. Mama, słuchajcie, taki ładny sweterek. Naprawdę bardzo ładny. Dziękujemy. Dostałyśmy czekadełko. Bardzo lubię w ogóle tą pastę ze suszonych pomidorów od nich. Jadłaś kiedyś czy nie? Jadłaś chyba, no nie? Minęły, słuchajcie, dosłownie z 2 minuty i dostałyśmy już zupkę. Także wcinamy. Tak. Trzymam talerz się zagrzać. Akurat nam się, słuchajcie, udało i jest lodowisko tutaj. Wygląda to naprawdę pięknie. Pan akurat sprząta. Idziemy? Nie, pan nie sprząta, on polewa wodą. Aha, robi bardziej taki śliski ruch, żeby zamarzło. Ale nie ma chyba minusa na dworze. Jesteśmy w Silesii i kupiliśmy, słuchajcie, tacie na prezent mikołajkowy. Nie mamy, pokaż co. Nie możesz powiedzieć. No ale to chyba jutro idzie film. A, to jutro to możesz. Kupiłyśmy na prezentacie zegarek. Ten, co ja mam, seria 7, ale granatowy. Mamy nadzieję, że będzie zadowolony. Teraz ma czarny, ale mniejszy. Aha, no tak, tak, tak. Ja jeszcze od Was dostałam polecenie, żeby kupić sobie na usta lanomaść z ziai. Dużo osób pisało, że właśnie to jest ogólnie produkt dla mam karmiących, ale podobno super też się sprawdza na usta i właśnie byłyśmy już tylko w ziai z mamą. I taka tubeczka 15 gram kosztuje w ziai 13 zł. My, słuchajcie, dzisiaj z mamą obydwie kupiłyśmy zegarki. Kasprowi kupiłam też zegarek na prezent. Pod choinkę już teraz, więc mamy z głowy. Z eska na mnie. Oglądamy sobie teraz w Zarze. Mama sobie znalazła taki ala futerko. Ładne, bardzo ładne. Ale dla mnie to jaki rozmiar? Rozmiar? No S. Jest S akurat. Ładność. Się zmieszczę teraz. Taki malinkowy kolor, ładny, ładny. Mama robi przymiarkę. Pięknie wyglądasz. Patrz, jak się fryzuje. No pięknie wyglądasz. Tego, jak sobie ten balonami robię. No i co? Elegancka kobiecka. Nie, jak niedźwiedź. Na kropówkach. Coś tam. Mi się podoba. No, mi się tak trochę wydaje, że jak niedźwiedź na kropówkach. Nie, bo będą przychodzić ze zdjęcia robić ze mną, nie. Nie, no coś tam. Mi się podoba. Ale jak nie jesteś przekonana, to nie. Jeszcze mamie znalazłam taką niebieską, piękną, hawrową kurtkę i według mnie ona będzie ładna. Mama jest blondyneczką. Moja mała blondyneczko. Pamiętasz? Czy ty o tym wiesz? Pamiętasz, jak pan wtedy? Pamiętam. O, a tu wyglądasz pięknie. No. Myślisz? Super, naprawdę super. Ja bym brała i pokażę, jak masz kaptur fajny. O. Ej, naprawdę bardzo ładnie wyglądasz. W kolorze, ale jakiś krój taki. Pięknie wyglądasz. Prawda? Nie, naprawdę. Nie ściemniam, serio, bardzo ładnie. Nie, tam to absolutnie. Ładnie, wiesz. Mama, słuchajcie, jeszcze mierzy taką parkę z nitozieloną, też jest bardzo ładna i zastanawia się, czy nie jest za dużo. To jest oversize. Ale ja bym... No bo to jest SK, to jest oversize, to jest taka szeroka, nie? To jest taki krój. No to zobaczymy, czy jest XS, może będzie. Biegnij proszę. Dobra, SK tą niebieską, a XS tą zieloną, tak? Zrobiłyśmy sobie małą przerwę na cynamonowe ciasteczko. Wzięliśmy jedno duże na pół. Mama, słuchajcie, pokazuje mi tutaj jaja.
zobacz. No, i to jest butelka? Wkładasz, rozpinasz tutaj. Wiktoria mi to pokazała. I tu wkładasz butelkę, zobacz. A Barry lubi takie butelkowe. Tak. O kurwa. Co się dzieje? Jest jakiś żabol? To co chcesz mu wziąć? Właśnie nie wiem. Grzeczny jest czy nie? Ile to kosztuje? 39 zł. A zobacz to. Battle Body Fork. O Jezus. Mysza, ale to nie na butelkę. Spodobało nam się, słuchajcie, sumo. Jest taki mały sumo dla kota. Nie. Mama, słuchajcie, mnie tak ciąga w tych zakupach, że mi się już chce iść do domu. A mama mi tutaj mówi, że jeszcze z buty w TK Maxx się musi zobaczyć. A jak wiecie, mamy ulubiony sklep, to jest właśnie TK Maxx. Ja tak? Mogę nie kupić, ale lubię zobaczyć. Właśnie, problem jest taki, że moje buty ściąga się ciężko. I mi się nie chce schylać już. Nie, ja już jestem nie nauczona chodzić po zakupach. Ja masakra. Ja już naprawdę jestem tak zmęczona dzisiaj. Ja też jestem zmęczona, ale tym chodzeniem. Daję resztę. Że ja już nie chcę nic oglądać. Mama weszła prawie w lustro tutaj. Wyszłyśmy i sypie śnieżek. Wróciłam do domu i mam w planach zamontować kurtynę w sypialni na oknie. To jest ta kurtyna z Pepco, którą kupiłam za 40 zł. I ona właśnie wydaje mi się, że będzie idealna właśnie na moje okno tarasowe od sypialni. Więc mam plan właśnie dzisiaj sobie ją już zamontować i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bo jeszcze wcześniej jej w sumie nawet nie otwierałam. Okej, i ona jest do kontaktu. Dobra, są to takie gwiazdki wiszące. I przy okazji mam też coś jeszcze. Mam zamówione obrazy świąteczne na grudzień, na styczeń, ogólnie na zimę. Chciałabym właśnie zmienić obrazy u Ciebie tutaj w salonie na takie bardziej zimowe, właśnie klimatyczne na ten okres. I mam, słuchajcie, tak, pierwszy plakat z takim jelonkiem rysowanym i drugi plakat z bardzo podobnym jelonkiem, tylko inny wzór. Mieszkanie, słuchajcie, ma już teraz mega, mega klimat, przystrojone, bo obrazy dodały takiego właśnie, wiecie, zimowego, świątecznego vibe'u. Jest piękna choinka, w sypialni też mamy akcent świąteczny przez tą kurtynę. Powiem Wam, że jak na 40 zł, ta kurtyna jest naprawdę mega piękna i w ogóle te gwiazdki się mienią, co widzieliście pewnie na przebitkach przed chwilą. Zmieniają, jakby wiecie, taki system tych światełek i po prostu raz migają, raz tak płynnie się zmieniają, raz gasną. Bardzo fajnie, naprawdę... Mega Wam polecam, jak macie podobne okna, takie długie i wąskie, no to bardzo fajnie to wygląda. A my lecimy z kalendarzami. Dzisiaj mamy vlogmas numer 7, więc otwieramy siódemeczki. O, ale piękne kolczyki. Jutro chyba ubieram. Ojej, ja bardzo lubię właśnie takie z obrazkami albo właśnie z jakimiś... jakby takie, które przedstawiają coś. Zobaczcie, jakie piękne wieńce takie, jak się zawiesza na okna lub na drzwi. Cudo. Piękne. Kalendarz z Linda i w Lind numer 7 mamy... Gdzie mamy? Właśnie, kalendarz z Linda. Gdzie jest mój kalendarz z Linda? No leży też tutaj. Też testujesz? No. Ale rodzice Ci dogodzili, co z tym kalendarzem? No. Lindowski. Mama chyba dobrze wynosiła, jest na dole. Mam siódemkę. O! Cukierek. Cukierek taki jakiś księżyc. Który dzisiaj jemy? Siódmy. I ten księżyc, kuleczka. Dobra. Dobre, dobre, nie powiem. Wiem, co miałaś, kuleczkę? No, taką właśnie jak ty. Cukierek, a, no tak, cukierek, tak, kuleczka. Tak, no. Kalendarz z The Body Shop. I szukamy siódemki. O, ostatnio mi się udaje, co, którą szufladę otwieram, to akurat tutaj jest numer na dany dzień. Już chyba drugi czy trzeci raz udało mi się otworzyć za pierwszym razem miejsce, gdzie znalazłam odpowiedni numerek.
o coś, co uwielbiam w The Body Shop, czyli kremy. Pierwszy krem dałam dziewczynom, a teraz mam zapach kokosowy. Powiem wam szczerze, że kokosa jeszcze nie wyłuchałam, także zobaczymy. Piękny, taki delikatny kokos, super. Te mniejsze pojemności są mega do torebki. Te większe pojemności kremów, bardziej takie, wiecie, w domu, w szufladzie, a te malutkie do torebki idealne. Piękny ten, piękny zapach, mega. Kremy, żele pod prysznic, peelingi, masło do ciała z The Body Shop uwielbiam. Jak wiecie, w ogóle ostatnio byłam wtedy w Black Friday na zakupach w The Body Shop i zrobiłam mega zapas. Wzięłam też wtedy produkty, które będę dorzucała na prezent dla rodziny. Wiecie, jak komuś się dorzuci jakiś krem do rąk, jakiś żel pod prysznic, jakieś masło do prezentu, to jest zawsze taki fajny dodatek. Nawet dla mnie fajniejszy niż słodycze, więc mam nadzieję, że moja rodzinka i bliscy będą zadowoleni z takich gratisów w prezentach. A my mamy jeszcze jeden kalendarz, ostatni, tak? Ostatni. I mamy w siódemce coś mniejszego. Baton. O, fajny smak. Mamy smak apple and cinnamon. Może być dobre. Może jutro sobie przekąszę po śniadaniu, bo dzisiaj już nie mam miejsca w brzuszku na jakieś słodkości. Mi w ogóle zapach, smak i w ogóle połączenie apple and cinnamon bardzo mi się kojarzy z świętami, czyli jabłko i cynamon. Dobra. A tu jeszcze są migdały. Jeszcze są migdały w tym batoniku. Jestem w ogóle, słuchajcie, taka gapa, że zostawiłam sobie przez przypadek na kanapie, ubierając choinkę, jeszcze jeden zestaw tych bombek z Pepco, cukierków. W ogóle bardzo wam się te cukierki spodobały i nie dość, że w komentarzach kilka osób napisało, że jedzie po nie, no to widziałam na Insta-relacjach dzisiaj, przeglądając wiadomości na DM na Instagramie, że wiele z was pojechało do Pepco i kupiło te cukierki. Ale widziałam, że w niektórych Pepco nie było koloru czerwonego, nie było właśnie tego połączenia czerwień i biel, tylko były różowo-białe. Ja nie kojarzę w ogóle, że w Pepco, w którym ja byłam, było właśnie takie połączenie, więc tu jestem zdziwiona, powiem szczerze. Ale dorzucę sobie jeszcze te trzy cukierki na choinkę, bo akurat czerwonego nie mam jakoś mega dużo, także myślę, że będą wyglądały spoko. Jedyne co z tymi cukierkami jest słabego, no to, że mamy dołączone tylko takie sznureczki, no i trzeba je samemu, wiecie, jakby zawieszać, wiązać. Ja przy długich paznokciach trochę się męczyłam z tym wiązaniem. Kacer wtedy robił krewetki, jak ubierałam choinkę, więc za bardzo mi nie pomógł z wieszaniem tych ozdób. Dlatego no trochę właśnie się namęczyłam z nakładaniem tych sznureczków. Dlatego właśnie lubię bombki plastikowe, bo mi wszystko upada z rąk. Ja zawsze coś wyleję, zawsze coś, nie daj Boże, stukę i właśnie tak dla mnie te bombki plastikowe to jest najlepsze, co może być. Także wieszam sobie te sznureczki na cukiery i dowieszam jeszcze na choinkę. Ogólnie zastanawiałam się właśnie, czy zostawiam sobie te ozdoby na przyszły rok, czy nie wiem, czy może je wystawię, sprzedam, ale tak mi się podoba ta choinka, że zostawię te ozdoby. Może po prostu w przyszłym roku zrobię tak, że zamienię się z rodzicami, bo moi rodzice w tym roku będą mieli choinkę, tą, którą ja miałam u siebie w zeszłym roku, tą w tym mieszkaniu, tą dużą, taką zieloną, więc może, żeby tak urozmaicić sobie w przyszłym roku co nieco, to zamienię się z rodzicami po prostu na choinkę. Oni wezmą w przyszłym roku tą białą, śnieżoną, a ja sobie wezmę tą zieloną i po prostu jak ozdobię ją tymi samymi ozdobami, to i tak będzie wyglądała nieco inaczej. Także planuję po prostu zostawić te ozdoby, bo naprawdę jestem mega zadowolona z tego, jak ona wygląda, z tych cukierków, z tych laseczek, naprawdę sztosik jak dla mnie. Ostatniego vlogmasa. W ostatnim vlogmasie pokazałam wam najnowszy produkt Wowkow. Wiele z was bardzo pochwaliło produkt, bardzo wiele z was zapisało się na presale, także tutaj w opisie tego filmu również rzucam wam link do presale'u. Możecie się zapisywać i 12 grudnia, 12.12. jest oficjalna premiera produktu i dzień później, w poniedziałek, wysyłamy do was już paczki, także zapraszamy gorąco do presale'u. Zapisujcie się koniecznie. Ja teraz zamykam, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie. Pa!